Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie, mediteuszki i mediteusze. Jest wtorek, 24 stycznia 2023 roku. Słońce wzejdzie o 7.36, a zajdzie o 16.17. Imieniny obchodzą Felicjan, Tymoteusz i Rafał. Wszystkim solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przysiadów. Motto na dziś? Tam zaczyna się przyjemność, gdzie kończy się przymus. Józef Bułatowicz. 64. wydanie codziennika motywacyjnego. Zaczynamy. Twój wewnętrzny spokój zaczyna się w momencie, gdy podejmiesz decyzję, że od teraz. Że właśnie od teraz nie pozwalasz na to, aby ktokolwiek lub jakakolwiek sytuacja miała władzę nad twoimi emocjami. Musisz zdać sobie sprawę, że spokój jest cały czas w tobie. To, że go jeszcze nie odczuwasz, to wynik błędnych wzorów myślowych, z których właśnie wychodzisz. Spokój to wibracja obfitości. Brak spokoju to wibracja braku. Obfitość przyciąga obfitość, a brak przyciąga brak. I tak jest od tysiącleci. Zanim wszystko się w tobie ułoży, musisz wcześniej uzyskać spokój w sobie, aby mogła nastąpić manifestacja rzeczywistości zgodna z twoimi oczekiwaniami. Tylko z poziomu spokoju jesteś w stanie znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nawet jeśli ci się wydaje, że wszystko wokół ciebie się rozsypuje na drobne kawałki. Szukaj w sobie spokoju. W każdej sytuacji, w każdej chwili swojego życia. Nawet jak cię coś dojedzie z całej siły, staraj się znaleźć ziarno spokoju. Bo jak już wiesz z tego odcinka, spokój czyni dobro. A dobro przyciąga dobro i wszystko to, co może się zamanifestować w twoim życiu, wynika wyłącznie z twojego uspokojenia, z twojego bycia w tobie. Odnoszę wrażenie, że niektórzy ludzie żyją po to, żeby wyłuskiwać z życia negatywności. Żyją tylko po to, żeby odnajdywać jak najwięcej negatywnych zdarzeń, negatywnych wydarzeń w ich życiu, jakichś triggerów i chłoną to do siebie. I potem się zaczynają martwić, że wszystko, co ich otacza, jest złe, jest słabe, jest niedobre. I za chwilę oni sami rezonują tą negatywnością na zewnątrz, a potem znowu ten negatywizm do nich wraca i oni od nowa i od nowa nakręcają się. Żyją w spirali takich negatywnych przekonań i niepokoju są cały czas notorycznie zdenerwowani. Na kursach relaksacji, które mam okazję prowadzić, odnoszę wrażenie, że 50% ludzi żyje właśnie w takich przekonaniach, w takich schematach, że wszystko to, co negatywne, jest przez nich zauważone natychmiast. Wszystko to, co pozytywnego się zdarzy w ich życiu, odchodzi od tak, bo jest im dane, bo przychodzi. Nigdy nie zauważają drugiej strony medalu. Nigdy nie potrafią się skupić na rzeczach pozytywnych. Cały czas, non-stop, od momentu obudzenia po moment, aż się położą spać, rezonują negatywną energią. Nakręcają się non-stop. Mało tego, jeżeli mają okazję gdzieś pracować, w jakiejś firmie, korporacji, w jakimś skupisku ludzkim, za chwilę kilka osób, które jest wokół nich, zaczynają działać dokładnie tak samo. Bo tyle negatywnej energii, jaką oni z siebie są w stanie wydobyć, to jest normalnie historia. Dziś, 24 stycznia 2023 roku, namawiam cię do tego, abyś szukała albo szukał w swoim życiu spokoju. Abyś odnajdowała w każdej sytuacji chociaż jedno małe ziarno spokoju i tym ziarnem próbowała załatać wszystkie te dziury negatywne, które wylewają się wokół ciebie. Musisz zdać sobie sprawę, że spokój to jest jeden z większych darów, które ci ofiarowano, ale musisz z niego korzystać. Jeżeli jesteś cały czas zdenerwowana albo zdenerwowany, nie znajdziesz nigdy dobrego rozwiązania. Zawsze będziesz szukał albo szukała rozwiązania z poziomu zdenerwowania, z poziomu niepokoju, z poziomu rozedrgania. Spokój daje ci to, że jesteś w stanie przemyśleć i racjonalnie przemielić pewne rzeczy lub znaleźć rozwiązania, ale nigdy to się nie udaje, kiedy twoje ciało jest napięte, twój umysł jest zdenerwowany i wszystko to razem tworzy jeden wielki, napięty, negatywny wór. Naucz się odnajdywać spokój. Zapewni ci to trening autogenny Schulza i progresywny Jakobsona. Znajdziesz go na moim kanale albo na innych kanałach innych twórców, na YouTubie, na Spotify, na wszystkich innych platformach, do których masz dostęp. Sprawdź, kiedy już będziesz zdenerwowana albo zdenerwowany, kiedy cały świat dojedzie cię na maksa,
spróbuj potransować, spróbuj się wyluzować, spróbuj odpocząć i zaznać odrobinę spokoju. Zobaczysz, jak mała kropla spokoju jest w stanie czynić cuda z twoim umysłem, z twoimi przekonaniami, ze wszystkim tym, co za chwilę będzie się wydarzało w twoim życiu. Spokój. Spokój to rozwiązanie na 99% twoich problemów. I nie mówię to tylko po to, żeby cię namówić do transowania, medytowania, relaksacji. Znam to. Przetrenowałem w życiu setki ludzi z relaksacji i uspokojenia. Byłem na kilkudziesięciu warsztatach, które miałem okazję prowadzić. Byli tam różni ludzie w różnych grupach wiekowych, od ludzi typu 18 lat po panie i panów po 80 parę lat. Nabywając skillu uspokojenia, nabywając patentu na szybką relaksację i na szybkie odprężenie, zdali sobie sprawę, że tak naprawdę całe życie żyli w jakimś negatywnym przekonaniu, które ich dojeżdżało cały czas, trzymało za przysłowiowe gardło, bo nie ma nic bardziej niszczącego w życiu każdego człowieka niż niepokój. Zalecam, polecam, namawiam. Transuj, relaksuj, uspokój się, a wszystko w twoim życiu potoczy się dokładnie tak, jak tego oczekujesz. Wszystkim kawowiczom z buycoffee.to/mediteusz dziękuję bardzo serdecznie. Jesteście najcudowniejsi. Będę to powtarzał w każdym codzienniku motywacyjnym, w każdym podcaście Mediteusz Light. Do końca, kiedy te podcasty będą ukazywały się w przestrzeni internetu. Czego sobie i wam życzę, aby trwało to jak najdłużej. Niech wam się darzy, niech wam się zwraca po tysiąckroć. Naprawdę dziękuję. Wszystkim tym, którzy napisali mi maile a propos kursu relaksacji, a temat stosowny, bo w dzisiejszym codzienniku rozmawiamy o relaksacji, o spokoju, zapewniam, prawdopodobnie dziś, maksymalnie jutro, będzie już wszystko gotowe i wszystko się dowiecie, wchodząc na Facebooka, na Instagrama, na YouTube'a, będzie wszystko, będzie. Dziękuję, ja przeliczyłem maile, które do mnie spłynęły a propos kursu relaksacji, było ich 211. Jestem zszokowany. Dziewczynki i chłopcy, mediteuszki i mediteusze, słuchacze i słuchawki, trzymajcie się ciepło i poręczy. Do usłyszenia jutro o godzinie 6 rano. Mówił do was Paweł z kanału Mediteusz. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.